chcielibyśmy bardzo, aby nasi mieszkańcy Pionek, okolic całego powiatu radomskiego mogli korzystać z badań specjalistycznych, ale z badań, które będą mieli wykonane w jednym miejscu i tak naprawdę w całym zakresie. Chcielibyśmy realizować pełną diagnostykę, mamy do tego warunki, mamy kadrę, czekamy oczywiście na kontrakt z NFZ-u i mam nadzieję, że niebawem w ramach poradni specjalistycznych otrzymamy ten kontrakt, bo on jest nam niezmiernie potrzebny. Proszę Państwa, nadeszła wiekopomna chwila, ale ona naprawdę nadeszła. Jeszcze 5 lat temu nie myśleliśmy, że będziemy mieli wspaniały rezonans, który wart jest 5 milionów złotych i rezonans, który waży 5 ton. Po prawej mojej stronie, po Państwa lewej jest długi korytarz, którym rezonans był wprowadzany i to było nie lada przedsięwzięcie, żeby w momencie, kiedy mamy już przygotowaną infrastrukturę, dokonać adaptacji pomieszczeń pod naszą pracownię. To się wydarzyło. Nareszcie przyszła chwila, kiedy mogę powiedzieć, że pacjent, nasz pacjent szpitala w Pionkach może skorzystać z pełnej diagnostyki. Jestem niezmiernie szczęśliwa. W sumie ponad 7,5 miliona złotych, tyle kosztuje nas zainstalowanie i uruchomienie tego rezonansu, bo to jest rzeczywiście najwyższej klasy, najwyższej półki sprzęt, a więc sam rezonans, jak również dostosowanie, ponad 2 miliony trzeba było dostosować odpowiednio do tego konkretnego urządzenia, parametry budynku i budynek i wreszcie różne przyłącza, które się z tym wiążą, tak żeby rezonans mógł funkcjonować. Proszę Państwa, przed nami, myślę, bardzo ważne zadanie, a więc przekonanie, mam nadzieję, NFZ-u do tego, żeby podpisał kontrakt. Myślę, że to się wydarzy. Myślę, że to się wydarzy, dlatego, że proszę Państwa, tylko w ubiegłym roku szpital w Pionkach wykonał, czy zlecił, może tak, zlecił dla innych szpitali, innych podmiotów, gdzie byliśmy klientem, blisko 2000 badań, jeśli chodzi o rezonans magnetyczny. Szpital w Iłży ponad 1300 badań również zlecił na zewnątrz. Ci pacjenci mogliby z powodzeniem już być diagnozowani w szpitalu w Pionkach. Mówię o szpitalu, który kierował pacjentów do tego urządzenia w różnych miejscach, a więc szpitalu powiatowym w Iłży i szpitalu powiatowym w Pionkach. Już tylko te dwa szpitale to jest ponad 3600 badań. I mamy informacje i pewne deklaracje innych powiatów o tym, że chcą współpracować, jeśli chodzi o zlecanie badań właśnie do Pionek. Co to oznacza? Szanowni Państwo, jedno badanie to jest około 700 zł. W sytuacji, kiedy 2000, 1300 plus około 1000 co najmniej badań mogłoby być tu realizowanych, to oznacza, że z punktu widzenia rentowności, bo też na to trzeba tak patrzeć, ten zakup był strzałem w dziesiątkę. Do tej pory musiałam korzystać właśnie z radomskiego właśnie rezonansu, więc bardzo się cieszę, że jest u nas też i na pewno będę korzystać, dlatego że mam problemy z kręgosłupem, więc przyda się na pewno i na pewno super inwestycja tutaj.